Witam serdecznie wszystkich oficjalnie z kazalnicy. Zawsze mam tremę, kiedy staję w tym miejscu. Już tyle lat, ale myślę, że to jest dobre. Drodzy, cieszę się, że dzisiaj po raz kolejny, tak jadąc, myślę sobie, może bym członkostwo przeniósł, to trzeba być coraz częściej. Ale jak to mówią, trzeba być tam, gdzie człowiek jest potrzebny. Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się takim słowem, które w zasadzie towarzyszyło mi przez ostatni miesiąc. I zatytułowałem je w ten sposób: Jestem, czy mam być? Taki trochę podchwytliwy temat, ale jak za chwileczkę się przekonacie, dotyka nas wszystkich. I pozwólcie, że posłużę się Bożym Słowem, czyli zajrzymy do dwóch miejsc Bożego Słowa i myślę, że to już nam sporo wyjaśni. Pierwsze miejsce, list do Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Jest to takie wprowadzenie do listu, który Paweł skierował do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na określenie do wszystkich świętych. Świętych, wszystkich świętych. Ta forma również jest powtórzona w kilku innych listach. Na przykład drugi list do Koryntian, Paweł podobnie zwraca się do chrześcijan, czy na przykład w liście do Efezjan, czy w liście do Kolosa. Drugie miejsce to pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 werset czytamy. Piotr napisał tak: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I kiedy zestawimy te dwa miejsca Bożego Słowa, mamy pewien dylemat. Jestem świętym, czy mam być świętym? Takie dwie skrajności, które przed chwileczką przeczytaliśmy, tak? Czy Piotr i Paweł mieli dwie różne Ewangelie, które głosili? Czy ich głoszenie było niespójne, moglibyśmy zapytać? Drodzy, dzisiaj też możemy spotkać taki dylemat. Spotykamy nauczycieli w Kościele, którzy mówią w ten sposób: jesteś święty i nieważne, co robisz, nieważne, jak żyjesz, bo świętość jest darem łaski Bożej i w Chrystusie jesteś święty i Bóg patrzy przez Chrystusa na ciebie i to, co robisz, nie ma najmniejszego znaczenia. I to jest jedna strona nauczania. A jest druga strona, która mówi zupełnie odwrotnie. Mówi: jeśli chcesz mieć koszulkę z napisem Syn Boży i czapeczkę z napisem Święty, to musisz sobie na to zasłużyć. Musisz ciężko pracować i może kiedyś Bóg uzna i da ci taką koszulkę i da ci taką czapeczkę i wtedy będziesz szczęśliwy. Mamy dwie skrajności w nauczaniu, w interpretacji Bożego Słowa i pytanie jest, kto ma rację? Czy w ogóle te dwie strony mają rację? Dlatego, drodzy, dzisiaj chciałbym postawić kilka pytań i szukać odpowiedzi. Jestem święty, czy mam zabiegać, aby nim być? Jaka jest biblijna definicja świętości? Właściwie od tego by trzeba zacząć. Musimy tak samo rozumieć pewne pojęcia. Tak samo rozumieć, jak je rozumiano 2000 lat temu. Czy może 4000 lat temu, bo przecież Biblia swoje początki ma znacznie wcześniej. Co to oznacza, gdy Bóg mówi: ja jestem święty? Co to znaczy? Co oznacza, gdy Bóg mówi: świętymi bądźcie? Co mam robić, tak? Jak wypełnić ten nakaz: świętymi bądźcie? Widzimy, że dotykamy bardzo ważnej materii, jeśli chodzi o nasze codzienne, duchowe życie. Świętość. Z czym nam się kojarzy? Często w wyniku oczywiście naszej kultury, w której żyjemy, świętość kojarzy nam się z takim obrazkiem, tak? Jakiś starzec gdzieś tam z dawnych lat ma aureolkę wokół głowy i piękną historię tego, że gdzieś tam żył na pustyni, pogardził wszystkimi dobrami tego świata, no i w ten sposób zasłużył sobie na miano bycia świętym.
Ale drodzy, myślę, że warto zwrócić się do Bożego Słowa. Ja zawsze, gdy mam dylematy w swoim życiu, tutaj szukam odpowiedzi, bo tutaj jest prawda. Słowo moje jest prawdą, powiedział Pan Jezus. Dlatego, ilekroć macie pytania, po prostu pytajcie Pana. Boże, ja tego nie rozumiem. I może nie od razu dzisiaj, jutro Ci Bóg odpowie, ale wiesz, zaufaj, Bóg da Ci odpowiedź. I będziesz miał jasność w każdej kwestii, którą zapytasz Boga. Bo On jest zainteresowany tym, abyśmy chodzili w prawdzie Bożego Słowa. Zgodzicie się ze mną? Dlatego na początek zwrócimy się do Bożego Słowa, jeśli chodzi o definicję świętości. Słowo kodesz, kadosz, kodesz to jest świętość po hebrajsku, kadosz to jest święty i kadasz. Powiecie, w hebrajskim kiedyś zapisywano tylko spółgłoski. Samogłoski były domyślne i wynikały z kontekstu. I Żydzi na przykład nie potrzebowali samogłosek, pisali tylko same spółgłoski, a w sposób domyślny wyczuwali, gdzie, jaka samogłoska ma być. I oczywiście od tych samogłosek zależało, jakie znaczenie ma to słowo. I zobaczcie, kodesz, świętość, kadosz, święty, a kadasz jest świętość. Oznacza, kadasz oznacza czynność rozdzielenia, odcinania, separowania, stawiania osobno. Święty w tym znaczeniu to oddzielony, postawiony osobno, inny. Tak możemy to określić. Ten rdzeń kadosz występuje około 800 razy w Biblii, w Starym Testamencie. A więc widzimy, że ma takie dosyć ogromne znaczenie. I od razu trzeba powiedzieć dwie bardzo ważne, czy jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, inne znaczenie słowo kadosz ma w stosunku do Boga, a zupełnie inne znaczenie ma w stosunku do stworzenia. I Żydzi to doskonale rozróżniali. I teraz pierwsza rzecz, w stosunku do Boga. Bóg sam w sobie jest święty. Mamy wiele miejsc Bożego Słowa, gdzie wprost autorzy poszczególnych ksiąg piszą święty, święty jest nasz Pan. Na przykład Izajasz 6:3. Jest wiele miejsc i niektórzy się zastanawiają, dlaczego aż wielokrotnie się mówi święty, święty, święty jest nasz Pan. Może chodzi o to, że są trzy osoby, że jest to skierowane jakby do każdej poszczególnej osób Boga, a może chodzi o zupełnie co innego, o podkreślenie tej świętości. Nie ma świętości poza Bogiem, a więc świętość pochodzi od Boga. Teologia nazywa ją świętością ontologiczną, świętością samą w sobie. Bóg jest święty. On nie stał się święty. On zawsze był święty. Świętość jest czymś, co odróżnia Boga od Jego stworzenia, co sprawia, że jest zupełnie wyjątkowy w odniesieniu do wszystkiego innego. Jest wyjątkowy. Boża świętość jest czymś więcej, aniżeli jedynie doskonałością i bezgrzeszną naturą. Bo często z tym kojarzymy, tak? Doskonały, święty, albo nie ma grzechu. To jest bardzo mocno wpisane w naszą kulturę, ale to jest coś więcej. W niej kryje się Jego unikatowy charakter. Boża świętość dotyczy tajemnicy Jego wielkości i sprawia w nas respekt i zachwyt. I mamy kilka opisów w Bożym Słowie, zarówno w Starym Testamencie, jak również w Objawieniu możemy czytać, kiedy ludzie spotkali się z Bogiem. I zawsze był ten respekt, zadziwienie wobec Bożej świętości. Zawsze było zaskoczenie. Wiecie, wrócę jeszcze do historii Góry Przemienienia, gdzie Pan Jezus wziął tych trzech uczniów i tam przed nimi przemienił się i objawił swoją chwałę i swoją świętość. I chłopcy się pogubili, nie wiedzieli, co mówić. Piotr zaczyna mówić o jakichś namiotach, o jakichś dziwnych rzeczach, dlatego że to wszystko ich zaskoczyło. Jezus, którego znali codziennie, nagle w całym swoim majestacie objawia się im i chłopaki po prostu się pogubili. Warto żyć w świadomości, że wszystko, co wiemy,
obecnie o naszym Bogu jest chwilowym przebłyskiem w mroku tajemnicy, która okrywa naszego Boga. To, co wiemy, jest naprawdę niewiele. Ale to, co wiemy, już nas wzbija w zachwyt, w podziw dla Boga. Czasami Bóg daje nam doświadczyć i uchyla rąbek tajemnicy siebie i po prostu popadamy w niesamowity zachwyt. I tęsknimy za takimi chwilami. I Biblia zawiera kilkanaście co najmniej takich ciekawych, pięknych opisów tego, jak Bóg spotyka się z człowiekiem i ten człowiek dożywa takiego właśnie odkrycia Boga. Czasami lepiej milczeć, niż lekkomyślnie wypowiadać się o Nim, ponieważ jest On kimś zawsze większym, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Zgadzacie się ze mną? Kiedy siadamy, i zachęcam do tego, żebyście od czasu do czasu usiedli sobie gdzieś na uboczu, i ja to często robię w górach. Gdzieś tam sobie schodzę ze szlaku i czasami siadam i myślę o Bogu, o istocie Boga, co ja wiem na Jego temat. I czasami przyroda pomaga mi w tym, bo kiedy obserwuję przyrodę, Biblia mówi, że Boga poznajemy poprzez Jego stworzenie. I widzę tego robaczka, który spaceruje tam gdzieś i przecina mój szlak, który mam iść dalej. Myślę sobie, ile człowiek dałby, żeby coś takiego skonstruować. Jakie tęgie umysły pracują nad tym, a już nie mówię o tym, żeby to się prokreowało dalej, tak? A tu wszystko jest pięknie stworzone. A kiedy nauka poprzez mikroskopy zagłębia każdą komórkę takiego stworzenia, mówi wow, wow, to jest cudowne. To wszystko jest doskonale przemyślane. I drodzy, dlatego warto jest z wielką pokorą rozmyślać nad tym. To są piękne chwile. Nie poznamy Boga nigdy do końca tutaj na ziemi, a może źle powiedziałem, nie jesteśmy za wiele go poznać, ale to, co Bóg daje nam, to już jest wspaniałe, cudowne, ale nadejdzie kiedyś dzień, że tak jak tych trzech apostołów, zobaczymy go w całej chwale. Zobaczymy Ojca, zobaczymy Syna i zobaczymy Ducha Świętego. I wtedy już nie będzie żadnych pytań. Dzisiaj mamy ich wiele. Drodzy, i może w tym momencie zakończę, jeśli chodzi o naszego Boga. A co ze stworzeniem? Co ze świętością stworzenia? Jeśli kadesz stosuje się w Biblii do ludzi, miejsc i rzeczy, oznacza odseparowanie, oddzielenie od spraw powszechnych, świeckich i przeznaczenie dla Boga. Nic ze stworzenia nie jest święte samo w sobie. To Bóg je uświęca. Cokolwiek jest święte, jest takie ze względu na szczególną relację z Bogiem i zażyłość i zależność, przepraszam, od Niego. Osoba, rzecz, czas czy miejsce mogą być święte tylko dzięki pozostawaniu w relacji ze świętym. Pozwólcie, że przytoczę dwa przykłady. Pierwsza Mojżeszowa, 2:3 czytamy, może nie otwierajcie nawet. I pobłogosławił Pan dzień siódmy i uczynił go świętym. Znamy to miejsce, tak? To jest to miejsce, w którym Bóg ustanowił siódmy dzień odpoczynku. Co to znaczy, że Bóg uczynił dzień siódmy świętym? Oddzielił go od pozostałych. Sześć pozostało takimi samymi, jakie były, a siódmy oddzielił i powiązał go ze sobą. Zgadza się? I powiedział, to będzie szczególny dzień dla was. Będziecie go spędzać przed moim obliczem. Będziecie rozmyślać w moim słowie. I będziecie mieć taką szczególną społeczność ze mną. Ten dzień stał się szczególny. I co siódmy dzień ludzie świętowali. I był to taki szczególny, oddzielony dzień dla ludu Bożego. Trzecia Mojżeszowa mówi, będziecie więc świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Tu jest znów miejsce, które mówi o powołaniu Izraela, aby był ludem Bożym. I żeby był ludem Bożym, musiał zostać oddzielony od świata. Bóg go oddzielił od Egiptu, od ówczesnego świata. Egipt jest symbolem tego świata. I Bóg go wyprowadził z tego, oddzielił go. I mówi,
teraz będziecie moim ludem. Będziecie poświęceni dla mnie. Oddzielił go od pozostałych narodów i związał go ze sobą, tak? Oni byli związani, Bóg był obecny pośród nich. Na początku w taki szczególny sposób objawiał się poprzez obłok i poprzez słup światła. I każdy Izraelita, który nawet wyszedł w nocy do toalety, to wiedział, że Pan jest obecny pośród nich. Bo ten obłok i słup światła był zawsze obecny pośród nich. To musiało być coś pięknego. I raz sobie myślę, ach, fajnie by tam było być. Chodź przez chwilę i zobaczyć to. A więc tutaj mamy bardzo jasny, jaskrawy przykład tego, co to znaczy być oddzielony. Taka ciekawostka też, jeśli chodzi o świętość, Stary Testament ani razu nie przypisuje świętości indywidualnie człowiekowi. On żądał, aby Izrael był święty, ale nigdy nie mówił do poszczególnego człowieka, że jest święty. Kiedy mówił o człowieku, mówił, że jest sprawiedliwy. Ciekawe, prawda? I zwróćcie uwagę, że na przykład o Józefie, kiedy dowiedział się, że Maria jest w ciąży i chciał ją pozostawić, czytamy, że Józef był człowiekiem świętym, tak jest napisane, sprawiedliwym. Również czytamy o Symeonie Łukasza, że był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy. Biblia nie używa w Starym Testamencie i również w Ewangeliach określenia, że człowiek był święty. Był sprawiedliwy w oczach Bożych. Podsumowanie. Jeśli Boże Słowo stosuje słowo kadasz w stosunku do ludzi, miejsc i rzeczy, oznacza, że nastąpiło oddzielenie od czegoś i nastąpiło powiązanie z Bogiem. To jest bardzo ważna zasada. I dobrze by było w ten sposób patrzeć na świętość. Przejdźmy dalej. Świętość jest darem od Boga. To nie jest czymś, co musimy sobie wypracować. To jest kolejna bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Pozwólcie, że odwołam się do pierwszego listu do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Często do tego miejsca wracam, bo jest niesamowite. Pozwólcie, że przeczytam. Dzięki niemu, i tutaj musimy się odnieść, Bogu Ojcu, jesteście w pomazańcu Jezusie, czytam z oryginału, tłumaczenie z oryginału, który stał się dla nas, po pierwsze, mądrością od Boga, po drugie, sprawiedliwością, po trzecie, poświęceniem i po czwarte, odkupieniem. W zasadzie moglibyśmy teraz się skupić na tych czterech określeniach, ale nie jest dzisiaj to treścią mojego nauczania. Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji, żeby zrozumieć, i chciałbym zwrócić uwagę na słowo poświęcenie. Poświęcenie. Bardzo dobrze rozumiemy, co to znaczy, że Bóg jest moją sprawiedliwością, tak? Jezus stał się dla nas sprawiedliwością. Jest to zrozumiałe. Moja sprawiedliwość nie opiera się na tym, co ja zrobiłem. Lub czego nie zrobiłem, tak? Bo mogłem sobie nazbierać dobrych uczynków i powiedzieć, Panie Boże, to mi się należy. Ale Bóg mówi, że nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. Mogę też spojrzeć na swoje życie troszeczkę inaczej. Mój sąsiad pije, ćpa, zdradza żonę, a ja jestem taki porządny, Panie Boże, należy mi się zbawienie. A więc musimy ten sposób myślenia porzucić. Moja sprawiedliwość pochodzi od Boga. Dlatego stoję tutaj i mogę z całą świadomością powiedzieć, że jestem sprawiedliwy, dlatego że Jezus mnie usprawiedliwił. Dlatego że Bóg Ojciec, patrząc na niewinnie przelaną krew Syna Bożego, powiedział, kiedy pokutowałem, przebaczam. I moje grzechy zostały przebaczone. Jeśli Ty masz też sprawiedliwość Bożą, dokładnie to samo musiało wydarzyć się w Twoim życiu. Jeśli to się nie wydarzyło, zrób wszystko, żebyś mógł to doświadczyć, czy mogła to doświadczyć. Bo to jest bardzo ważne. A więc nie mamy problemu ze zrozumieniem, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest moją sprawiedliwością. W
liście do Efezjan nawet czytamy, że mamy nałożyć pancerz sprawiedliwości. Czyli nawet kiedy diabłu uda nam się uszczelić raz na chwilę, gdzieś tam upadniemy, to jak mamy założony pancerz sprawiedliwości, to nas nie ugodzi śmiertelnie, tylko wyjmiemy z pancerza strzałę i powiemy: Boże, przepraszam, zawiodłem, zgrzeszyłem, oczyść mnie, chcę iść dalej, chcę walczyć dalej. Ten pancerz nas chroni. Jeśli chodzi o świętość, działa dokładnie tak samo. Świętość jest darem danym nam od Boga. To nie jest coś, jak przed chwileczką powiedziałem, na co sobie mogę zasłużyć, co sobie mogę wypracować. To jest świętość, jest darem pochodzącym od samego Boga. I pochodzi od Boga przez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty sprawił, że jesteśmy święci i za chwileczkę się o tym przekonamy. Pozwólcie, że przejdę do kolejnego miejsca Bożego Słowa, a jest to Galacjan 6,14. Czytamy tak. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchłowa, abym miał się chlubić z czego innego, niż tylko z krzyża Pana Jezusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. To miejsce z pozoru można odczytać, że Pan Jezus, że apostoł Paweł chlubi się krzyżem Pana Jezusa Chrystusa, ale to miejsce mówi o oddzieleniu nas. I to oddzielenie nastąpiło poprzez krzyż Syna Bożego. To nie jest coś, co się wydarzy. To jest coś, co się wydarzyło, co miało miejsce. I apostoł Paweł to pięknie ujął. I mówi: chlubię się z krzyża, bo poprzez ten krzyż zostałem oddzielony od świata. I czytamy tutaj, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla świata. Gdybyśmy chcieli namalować jakąś ilustrację, to można by doskonale namalować szatana, świat, potem stoi krzyż Chrystusa i po drugiej stronie jesteś ty i ja. Jesteśmy oddzieleni przez krzyż Syna Bożego. To jest niesamowite. Jeszcze mnie nie było, ciebie nie było, a Bóg już nas oddzielił w Chrystusie Jezusie. I tutaj mamy takie dwa aspekty. Dla mnie świat jest ukrzyżowany. To znaczy, że już od tego momentu nie powinienem utożsamiać się z tym światem, bo jestem oddzielony. Jestem oddzielony od tego świata. A z drugiej strony ja jestem ukrzyżowany dla świata. Świat nie ma prawa rościć sobie pretensji już do mnie. Nie ma żadnych praw do mnie, bo zostałem oddzielony. Jak czytamy w liście do Filipian czy Kolosan, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna Bożego. Kiedy nas wyrwał, kiedy nas przeniósł? Kiedy Jezus umierał na krzyżu, kiedy Jezus zmartwychwstał. Wtedy się to wydarzyło. Jest doskonałym oddzieleniem. Nie może być doskonalszego oddzielenia. Śmierć i zmartwychwstanie. To jest światło i ciemno, tak? I nie można tych dwóch połączyć. Tak jak się nie da wody i oleju połączyć. Doskonałe oddzielenie. Świętość w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie oznacza powiązanie. A więc nie tylko oddzielenie, ale również powiązanie z Bogiem. To byłby dramat, gdyby nas tylko oddzielił i zostawił. Tak? Mówi: no teraz sobie radźcie. Ja już was oddzieliłem, wyprowadziłem was z Egiptu, teraz sobie radźcie już sami. Nie, Bóg zaprowadził do ziemi obiecanej. Bóg prowadził tych ludzi. I również podobnie jest w Nowym Testamencie. Bóg nas nie zostawił. Nowo narodzenie jest wielką tajemnicą, ale właśnie poprzez nowo narodzenie wchodzimy w to oddzielenie i również poprzez nowo narodzenie wchodzimy w to powiązanie z Bogiem. Zobaczmy
1 Koryntian 6,19, myślę, dobrze nam znane miejsce, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Bożą, że Duch Boży mieszka w was, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie też, kończcie, z siebie samych. Nie należycie też do siebie samych. Możesz spojrzeć do lustra i możesz spokojnie powiedzieć, własność Pana. Jesteś Jego własnością. Jesteś Jego drogocenną własnością. Nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią Syna Bożego. Zapewne Bóg na każdego z nas patrzy jak na taką drogocenną perełkę. Jesteśmy oddzieleni. Jesteśmy powiązani. Miłością. Tymi więzami miłości z Bogiem na całą wieczność. Czy to nie jest piękne? Na tym polega świętość. Podsumujmy. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa staliśmy się kadosz. Staliśmy się świętymi, oddzielonymi. To przez Niego. Nie możesz myśleć w żaden inny sposób, bo będziesz żyła w błędzie. Nasza świętość pochodzi od Pana. To On poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie sprawił, że Ty i ja możesz stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem święty. Święty w zrozumieniu oddzielony i powiązany z Panem. A więc śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. To jest to dzieło, które nas doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy myśleć o sobie, powiem więcej, należy w ten sposób patrzeć na siebie, że jesteśmy świętymi. Drodzy, to jest bardzo ważna decyzja, czy bardzo ważny moment w naszym duchowym życiu, kiedy sobie uświadomimy, że jesteśmy świętymi. Ja przez wiele lat starałem się być święty, ale kiedy Duch Święty pokazał mi to, po prostu usiadłem na krześle, podniosłem ręce i powiedziałem, Boże, przyjmuję Słowo Boże, które mówi o mnie, że jestem święty. Że jestem święty dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, wziął krzyż, umarł na nim, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. I ta śmierć i to zmartwychwstanie sprawiło, że ja jestem święty. To jest ważny moment. Teraz przechodzimy do kolejnej sprawy. Jak rozumieć nakaz świętymi bądźcie? Bo skoro jestem, to dlaczego w Biblii czytamy taki nakaz? Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest zacytowane ze Starego Testamentu. Jestem, czy mam być? Ważne pytanie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy dokonać egzegezy listu do Efezjan, od 4,17 do 5,20. Mamy trochę roboty dzisiaj przed sobą. Skończymy, obiecuję, przed północą. Zrobimy sobie ze 3 przerwy. Krótkie, co prawda. Musimy przez to przejść, tak? Oczywiście to jest żart. Przepraszam, jeśli ktoś myślał inaczej. Ale spróbujemy zajrzeć do tego fragmentu. On jest ważny i kluczowy w kwestii świętości Nowego Testamentu. Przejdziemy tak pobieżnie przez niego, ale będę starał się was zachęcić, żebyście się wgłębili troszeczkę bardziej w ten fragment, bo on jest bardzo, bardzo ważny, jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie nauczanie. Kiedy patrzymy na list do Efezjan, to pierwsze 3 rozdziały mają taki charakter teologiczny, bardzo głęboki. Bardzo lubię czytać ten fragment. On mnie jakby wprowadza w
w taki stan majestatyczny, taką głębię duchową, ale po tych trzech rozdziałach Paweł przechodzi do praktyki, do teologii praktycznej. Mówi, dobra, wyjaśniłem wam, jak to wszystko wygląda, a teraz porozmawiajmy na temat życia. Jak wyglądać, jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie. I już od 4,17 możemy czytać. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, pisze apostoł Paweł, żebyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu. Ten pierwszy werset, ten 17 werset już nam coś mówi bardzo konkretnego. Że jeśli się nawróciłaś wczoraj albo dzisiaj rano, to Bóg mówi jedno. Twoje życie musi być inne, będzie inne. Nie może pozostać takim, jaki jest. Bo Bóg ma zupełnie inne standardy. I bardzo jasno i rzeczowo mówi, żeby nie postępowali, jak poganie postępują, w próżności swego umysłu. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, to widzę człowieka, który ma całą piwnicę i sztab złota, tak? Ma jakiś biznes i dorobił się olbrzymiego majątku i sobie tam gromadzi w tej piwnicy. Tak co wieczór sobie schodzi do tej piwnicy, cieszy się tymi świecącymi kawałkami metalu i marzy o kolejnych. Mówi, o, gdybym miał dwa razy tyle. Próżność umysłu. Wiecie, w konsekwencji wieczności to nie ma żadnego znaczenia. Ale człowiek potrafi wprowadzić się w taką ulgę. To złoto to może być zupełnie co innego. Mogą być różne rzeczy w naszym życiu. I one stają się najważniejsze. I Biblia nazywa to próżnością umysłu. To wcale nie muszą być już od razu najgorsze, najbardziej sprośne rzeczy, do których ciągnie nas nasza cielesność. To mogą być całkiem normalne rzeczy, ale kiedy zajmują miejsce Boga w naszym życiu, stają się próżnością umysłu. Człowiek postępuje w sposób niewłaściwy. A więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego mam postępować inaczej, jak poganie postępują? Dobre pytanie i myślę, jednocześnie daje nam światło, sygnał, że nie wystarczy zadowolić się świętością, którą otrzymujemy w darze. Jak to niektórzy nauczają, że ona wystarczy, nie martw się o swoje życie, o to, co robisz, jak żyjesz, jak wygląda twoja rodzina, małżeństwo, twoja praca i tak dalej, i tak dalej. Jednoznacznie widzimy, że Bóg oczekuje od nas innego życia. Zupełnie innego życia. I w 5:3 czytamy fajne słowa. Naprawdę mnie to porusza. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was. I teraz to jest ważne, co chcę przeczytać. Jak przystoi świętym. I wiecie, to określenie jak przystoi świętym ma kluczowe znaczenie właśnie w tym dużym fragmencie. Właśnie ten 4:17-5:20 opisuje, jak nie przystoi żyć świętym i jak przystoi żyć świętym. Mamy tam mnóstwo zaleceń. Mamy mnóstwo nakazów i zakazów. W całym tym fragmencie jest ukryte przesłanie, jak przystoi lub nie przystoi świętym. Musimy to zrozumieć. Drodzy, to przystoi, słowo przystoi ma ogromne znaczenie i pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Księżna Meghan, pewnie znacie te plotki, nie wiem, niektórzy twierdzą, że to wszystko, co się mówi o tej rodzinie, Książęcej rodzinie, to są plotki, żeby tworzyć sensacje. Inni znów mówią, że to jest prawda, że gdzieś tam z tego dworu królewskiego wychodzą różne informacje, no i oczywiście prasa to w jakiś sposób nadrukuje, no i jest sensacja. W każdym razie z doniesień wynika, że księżna Meghan
żona księcia Harego, co chwilę wywołuje na dworze królewskim jakieś skandale, ponieważ nie zachowuje się według etykiety obowiązującej na dworze królewskim. Możemy powiedzieć tak, że nie postępuje jak przystoi księżnej. Tak możemy powiedzieć? Jeśli to jest prawda, nie wiem, czy to jest prawda, ale jeśli to jest prawda, wychowała się w zwykłej rodzinie. Kiedy poczytacie trochę na temat jej życia, tato ją zostawił. Co prawda, niektórzy tam potwierdzają, że tato gdzieś tam ma jakieś korzenie królewskie, znaczy z rodziny królewskiej, gdzieś tam w którymś tam pokoleniu wcześniej. Mama była zwykłą kobietą z Afryki, a więc jest takim dzieckiem mieszanym troszeczkę. I zapewne, będąc wychowywana przez mamę, nie znała etykiety królewskiej, tak? No nie mogła znać, zapewne mama nie miała nawet czasu, żeby jej opowiadać, jak jest na dworze królewskim. Raczej zajmowała się, żeby się nauczyła czytać, pisać, może dobrze zachowywać wśród swoich rówieśników. I teraz ta piękna kobieta została poślubiona przez księcia Harry. Książę Harry, oczywiście od maleńkości, wychowywany na dworze. Piastunki, wychowanki, nauczyciele, wszyscy dbali o to, żeby ten człowiek był przygotowany do swojej służby, do swojej roli. A więc on, że tak powiem, z mlekiem mamy wyssał tą etykietę królewską i wie, gdzie, jakie powinien się zachować. To jest dla niego normalne. I teraz ta młoda dziewczyna zaczyna mieć problemy. I tak przypuszczam, jeśli to jest prawda, to się buntuje. Bo ta etykieta królewska dla niej jest sztuczna. No może pół godziny, godzinę robić ten królewski uśmiech taki, czy książęcy uśmiech, to na razie jeszcze nie jest królową, no ale jeden dzień, drugi dzień, tydzień, te wszystkie zachowania, coś ubierze, a to jest nie takie, bo to nie pasuje, nieodpowiednie dla książęcej pary, a to tam coś powie nieodpowiedniego, a to tamto i cały czas są jakieś problemy. Musi mieć stosowny ubiór, stosowne zachowanie. Nie może sobie wejść do pierwszego, lepszego miejsca. Pewnie jako panna wchodziła sobie do pubu, zamówiła swoje piwo. Teraz już nie wolno. Jest księżną. Więc zupełnie jej życie się zmieniło. Chciałaby zachować dotychczasowy styl życia, który miała od dziecka i zapewne być księżną. Ale tych dwóch rzeczy się nie da pogodzić. Co byśmy doradzili? Gdybyśmy ją spotkali, co byśmy jej mogli powiedzieć? Moglibyśmy poradzić jej coś takiego. Zostaw stary styl życia. Musisz go pożegnać. Musisz go zostawić. Nie możesz już żyć tak, jak żyłaś dotychczas. I przyjmij książęcy, ponieważ jesteś już w innej rzeczywistości. Jesteś już w zupełnie innej rzeczywistości. Czy to by była dobra rada? Nie wiadomo, czy by posłuchała, ale tak należałoby zrobić, jeśli chce mieć szczęśliwe życie i chce żyć bez konfliktów, bez sensacji, jako księżna. Zobaczcie, co Duch Święty radzi nam chrześcijanom. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo podobna. Efezjan 4:22. Czytamy tak. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tutaj znów mamy to słowo kadosz. Święty coś tam mówi, tak? Mówi, słuchaj, byłeś w bagnie, prowadziłeś kiepskie życie, normalne, według tego świata, ale teraz ja Ciebie powołałem do książęcego rodu. Jesteśmy z rodu królewskiego? Pamiętacie to słowo? Jesteśmy z rodu królewskiego i kapłańskiego też. I teraz Bóg mówi, musisz coś zmienić, musisz dużo zmienić. Musisz wszystko zmienić w swoim życiu, bo jesteś święty, jesteś oddzielony,
Nie należysz już do tego świata, teraz należysz do mnie. Teraz mnie reprezentujesz. I kiedy czytacie ten fragment od 4,17 do 5,20, macie cały czas wskazówki, jak mamy żyć. Czego Bóg oczekuje od nas. Drodzy, na chwileczkę tak odejdziemy od głównego tematu. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że dotknęliśmy kolejnej pozornej sprzeczności. Bo proszę bardzo, Rzymian 6,6 mówi tak. Wiedząc to, że stary nasz człowiek został wespół z Nim, czyli z Chrystusem ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Tak czytamy w liście do Rzymian. A w liście do Efezjan czytamy, żebyśmy zwlekli tego starego człowieka i przyoblekli nowego. I znów mamy pytanie, tak? Umarłem, czy żyję i muszę coś zwlec z siebie? Ale nie będę dzisiaj wchodził głębiej w ten temat, tylko wam pokazuję, że tych tematów jest trochę i gdy źle pewne rzeczy poukładamy, to nie zrozumiemy głębi Bożej łaski, tego, co Bóg uczynił na krzyżu Golgoty dla każdego z nas. Będziemy o własnych siłach próbować żyć jako chrześcijanie, a to się nie da. Musimy całkowicie spocząć w łasce Bożej. I wtedy ona dopiero zaczyna działać w naszym życiu. Umarłem, czy mam żyć, tak? Wracamy do tematu. 4,17 do 4,20 to jest etykieta świętych. Lista, można by powiedzieć, nakazów i zakazów, tak? Nie róbcie tego, nie kradnij, czytamy, nie kłam, nie przeklinaj, nie mów złych, brzydkich słów. I możemy czytać wiele rzeczy, które Bóg mówi, nie rób tego, bo to nie przystoi świętym. I oczywiście możemy przejść obok i powiedzieć, Boże, lubię sobie przekląć, albo nie potrafię bez tego żyć. Ale jeśli kochamy Boga i chcemy żyć z Nim i dla Niego, musimy respektować to oddzielenie. I Boża łaska jest na tyle potężna i mocna, że jest w stanie nas uwolnić od każdego grzechu. Często bardziej się litujemy nad sobą. Pamiętam, jak już byłem chrześcijaninem i jeszcze paliłem papierosy. I papierosy były problemem, ale wiecie, co było jeszcze większym problemem? Myśl, jak ja będę żył bez papierosa. To był problem dopiero. I tak długo, jak się litowałem i skamlałem nad sobą, tak długo nie przyszło uwolnienie. Ale kiedy przyszedł dzień, pamiętam ten poranek, powiedziałem, Boże, mam dosyć i proszę, zrób coś dla mnie. W tym samym momencie przyszło Boże wyzwolenie. I od tamtego dnia nie muszę palić. I tak jest z każdym grzechem. My się litujemy nad sobą. I my uważamy, że coś wielkiego tracimy, jak nie będziemy już tego robić. Ale Bóg nas oddzielił i Bóg nas powiązał ze sobą. Dlatego możemy mówić o sobie, że jesteśmy świętymi i jesteśmy w Bożej łasce. Jego moc jest tak potężna, że jest w stanie wyrwać nas z każdego grzechu i z każdej nieprawości. Dlatego te rzeczy, o których tam czytamy, a dzisiaj celowo nie czytam, zachęcam, żebyście przeszli przez to w domu. Żebyście sobie na czerwono podkreślili. Żebyście sobie zadali pytanie, czy coś z tych rzeczy nie jest w moim życiu. A potem żebyście to przynieśli przed Bożym. Żebyście się na tym skupili. Powiedzieli, Panie, nie pójdę dalej, dopóki to nie przestanie panować w moim życiu. Bo chcę, aby świętość, która jest moim darem od Ciebie, była naprawdę widoczna w moim życiu. Grzech jakby przykrywa naszą świętość. Czyli nie widać. Z jednej strony mamy przykazania. Nie kradnij, nie kłam, nie mów brzydkich rzeczy. A z drugiej strony Bóg mówi, żebyśmy coś robili, tak? Czytamy, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Czytaliśmy, zwleczcie starego człowieka
i przyobleczcie nowego. Wyobraźcie sobie jakiegoś bezdomnego, który od 4 miesięcy się nie rozbierał, spał gdzieś po klatkach, gdziekolwiek. Widziałem takiego człowieka raz i do dzisiaj ten zapach pamiętam i ten widok pamiętam. I teraz ten człowiek się nawraca. Rodzi się na nowo. I tak jak widzieliście te smutne, bez wyrazu oczy, nagle one zabłysły. One świecą. Widzimy w nim radość, widzimy w nim nadzieję. Widzimy, że on naprawdę otworzył swoje serce dla Boga. I cieszymy się teraz z nim, siedzimy sobie on w tych brudnych, śmierdzących łachach. Taki, wiecie, zarośnięty. I coś nam się kłóci, tak? Bo mówimy, chwila, jesteś nowym stworzeniem. I najchętniej byśmy polecieli do swojego mieszkania, jeśli ma te same rozmiary. Wzięli któryś z naszych garniturów, czy spodni, jakąś koszulkę nową, jakąś bieliznę, jakieś buty. Przynieśli mu, powie, ubierz to. A potem byśmy go wzięli do fryzjera, żeby się obciął, oczywiście przed tym wykąpał porządnie. I słuchajcie, nie zrobilibyśmy coś takiego, żeby mu powiedzieć, wiesz co, zostań w tych ciuchach, wszystko jest w porządku, tak? Świętość się kłóci z tym. To jest taki obraz. Nie zrobilibyśmy coś takiego, wiesz co, musisz to zdjąć, tak? I tak by sobie siedział na nagustach. No teraz jestem święty. Trzeba go ubrać. Trzeba go ubrać. Dlatego Biblia mówi, zwleczcie i przyobleczcie. I zwleczenie to są te grzechy, które gdzieś tam jeszcze dotykają naszego życia. A przyobleczenie to są pewne nowe wartości w naszym życiu. I dlatego Biblia mówi, jedni drugich, tak? Jedni dla drugich bądźcie uprzejmi. I tam mamy wiele takich Bożych zaleceń, jak powinny wyglądać między nami relacje. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy zmieniali. Będę kończył, bo oburzajcie. Jestem święty, czy mam być święty? Widzicie to pytanie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest, dlatego, że jestem święty, mam być święty, tak? Mam postępować jak święty. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to jesteś kadosz, jesteś święty. Tego się nie da zmienić. Boża świętość spoczywa na tobie i w tobie. I teraz Bóg mówi, żyj na miarę mojego powołania. Jesteś oddzielony poprzez krzyż Syna Bożego. Jesteś połączony z Chrystusem poprzez Ducha Świętego. To stało się wtedy, kiedy narodziłaś na nowo. I od tego momentu Boża świętość jest Twoim i moim udziałem. Czy przyjąłem Bożą świętość? To jest dobre pytanie. I w zasadzie to jest najważniejsze pytanie, które dzisiaj pragnę postawić każdemu z nas. Czy zabiegasz o świętość? Czy jesteś jej świadomy? I po prostu wiesz, że masz w niej udział. Że ona jest w tobie. Że jesteś oddzielony dla Boga. I teraz w Chrystusie uczysz się żyć w tej świętości. Według tych nowych standardów. Drodzy, jeśli Bóg kiedyś pozwoli, wrócimy do tego, zwleczcie i przyobleczcie. Bo to jest klucz do zrozumienia dalszej sprawy. Zajęłoby nam kolejne 1,5 godziny. Ale warto się temu przyjrzeć. Chrześcijaństwo jest piękne. Życie chrześcijańskie jest cudowne. Jest proste. Wiecie, zawsze napełniają mi wielką radością słowa z listu do Hebrajczyków. Że mamy wejść do Jego odpocznienia. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, powinno wynikać z dzieła Jezusa Chrystusa.
powinno zająć właściwe miejsce w Twoim życiu. I wtedy dopiero blask Bożej łaski, chwały objawia się w naszym życiu. A my tak bardzo chcemy pracować, ciężko. Tak, Stary Testament, tak? To muszę zrobić, to będę miał Pan Boże. Czy kochające się małżeństwo kieruje się jakimiś zasadami? Z rano czytałem, tak? To, kochanie, nie wolno ci tam spojrzeć, nie wolno ci nie zdradzać, nie wolno to, nie wolno tam. Nie ma czegoś takiego. Bo mąż patrzy na zegar i mówi, o, za chwileczkę przytulę moją kochaną żonę. Nie interesuje go nic innego. To jest w nowej rzeczywistości. I chrześcijaństwo może być czymś takim na poziomie duchowym. Bóg nas umiłował miłością wieczną. Dał wszystko. Przykarmił ciebie i mnie. Obdarzył świętością. Dzisiaj pragnę, abyśmy razem z Nim kończyli. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest powód, aby wstać i powiedzieć, Boże, dziękuję. Jeśli do dzisiaj walczyłeś o świętość, to odpocznij w nim. Powiedz sobie,